boki torebki rozpocznę robiąc okrążenie z półsłupków. W każdym oczku zrobię po jednym półsłupku. Zacznę robiąc jedno oczko łańcuszka. Półsłupki wykonam za tylną pętelką z tyłu każdego półsłupka poprzedniego okrążenia. Wbijam szydełko pod tylną pętelkę i robię półsłupek. W każdym oczku po jednym półsłupku. Mam pierwsze okrążenie boków. Łączę w pierwszym oczku oczkiem ścisłym. Dwa następne okrążenia wykonam z półsłupków. Jedno oczko łańcuszka i w każdym półsłupku robię półsłupek. W taki sposób wykonuję dwa okrążenia. Po jednym półsłupku w każdym oczku. Wykonałam dwa okrążenia z półsłupków i licząc od początku już mam 8 okrążeń w robótce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 okrążenie rozpocznę robiąc 2 oczka łańcuszka. Liczę to jako pierwszy słupek. Robię w pierwszym oczku słupek. Jedno oczko łańcuszka. I dwa słupki razem w tymże oczku. Jeden, pętelka na szydełku, drugi łączę mijam jedno oczko i w następnym robię dwa słupki łączone razem. Jeden, dwa, łączę razem, jedno oczko łańcuszka i w tymże oczku dwa słupki łączone razem. Jeden, dwa, łączę razem. Kolejne 5 ściegów wykonam w co trzecim oczku. Mijam 2 oczka, 1, 2 i w trzecim robię pierwszy ścieg. Czyli 2 słupki łączone razem. Plus 1 oczko łańcuszka i kolejne 2 słupki łączone razem w tymże oczku. Mijam 2 oczka i w trzecim drugi ścieg.
mijam dwa oczka, w trzecim oczku trzeci ścieg. Mijam dwa oczka, w trzecim oczku czwarty ścieg. I mijam dwa oczka, trzecim piąty ścieg. Wykonałam 5 ściegów w co trzecim oczku. Następnie robię 9 ściegów w co drugim oczku. Mijam jedno oczko i robię pierwszy ścieg. Mijam jedno oczko, drugi ścieg w drugim oczku. Mam już dwa ściegi, powtarzam jeszcze 7 razy, mijając jedno oczko. Wykonałam 9 ściegów w co drugim oczku. Dalej robię 5 ściegów w co trzecim oczku. Mijam dwa oczka i robię pierwszy ścieg. Mijam dwa oczka i w trzecim drugi ścieg. Powtarzam jeszcze 3 razy. Zrobiłam 5 ściegów wykonanych w co trzecim oczku. Następnie zrobię 7 ściegów w co drugim oczku. Mijam jedno oczko, pierwszy ścieg. Mijam jedno oczko. W następnym oczku drugi ścieg. Powtarzam jeszcze 5 razy. Wykonałam 7 ściegów w co drugim oczku. W tym okrążeniu uzyskałam 28 takich ściegów. Łączę okrążenie w tym drugim słupku. Pierwszy słupek to 2 oczka łańcuszka. W drugim słupku oczkiem ścisłym.
W 10 okrążeniu wykonam również 28 ściegów. Zrobię każdy ścieg w tych małych łukach, w których wykonaliśmy jedno oczko łańcuszka. W każdym łuku po jednym ściegu. Zacznę robiąc w pierwszym łuku oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Jest to pierwszy słupek. Następnie robię w tymże łuku słupek. Jedno oczko łańcuszka i dwa słupki łączone razem w tymże łuku. Jeden, dwa, łączę. I w następnym robię znów ten sam ścieg. Dwa słupki łączone razem. Jedno oczko łańcuszka. I dwa słupki łączone razem w tymże miejscu. Powtarzam do końca okrążenia. Mam 10 okrążenie, łączę w drugim słupku oczkiem ścisłym. W 11 okrążeniu poszerzymy robótkę. Najpierw wykonam w 9 kolejnych łukach po jednym ściegu. W pierwszym łuku zaczynam robiąc oczko ścisłe, dwa oczko łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka i dwa słupki razem łączone. I w następnym łuku powtarzam dwa słupki razem. Jedno oczko łańcuszka i dwa słupki razem. Powtarzam jeszcze 7 razy. Wykonałam 9 ściegów. I między 9 a 10 ściegiem w tym miejscu wykonam dodatkowy ścieg. Robię jeden słupek i jedno oczko łańcuszka i w tymże miejscu drugi słupek. W następnych czterech łukach wykonuję zwykły ścieg, czyli dwa słupki łączone razem,
jednoczku łańcuszka i w tymże miejscu dwa słupki łączone razem. Powtarzam jeszcze trzy razy. Wykonałam kolejne ściegi. I między czwartym i następnym ściegiem wykonam kolejny dodatkowy ścieg. Robię jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i w tymże miejscu drugi słupek. W następnych 10 łukach robię zwykły ścieg. Powtarzam jeszcze 9 razy. Wykonałam 10 ściegów. I między 10 a 11 ściegiem wykonam dodatkowy ścieg, robiąc jeden słupek. Jedno oczko łańcuszka. I w tymże miejscu drugi słupek. W następnych 4 łukach wykonuję ścieg ze słupków łączonych razem. Powtarzam jeszcze 3 razy. Mam 4 ściegi. Między czwartym i ostatnim ściegiem robię ostatni dodatkowy ścieg. Jeden słupek. Jedno oczko łańcuszka i drugi słupek. W ostatnim łuku ścieg ze słupków łączonych razem. Krążenie łączę w drugim słupku oczkiem ścisłym. W następnym okrążeniu uzyskam już 32 ściegi dzięki tym dodatkowym ściegom, które wykonałam w 4 miejscach. W tych łukach, w każdym z tych 4 ściegów wykonam po jednym ściegu z łączonych razem słupków. I zaczynam robiąc oczko ścisłe w pierwszym łuku. Dwa oczko łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka i dwa słupki razem.
Mam 12 okrążenie. Uzyskałam w nim 32 ściegi. Łączy w drugim słupku oczkiem ścisłym. W następnych 10 okrążeniach uzyskam również 32 ściegi. W każdym łuku robię po jednym ściegu. Wykonałam 10 okrążeń ściegiem ze słupków łączonych razem i w sumie uzyskałam 14 okrążeń tym ściegiem. W następnym okrążeniu zrobię rączki. Najpierw wykonam pierwszy ścieg. Robię w pierwszym łuku oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka i dwa słupki łączone razem. Następnie robię łańcuszek z 40 oczek. Wykonałam 40 oczek łańcuszka. Teraz mijam 4 ściegi. 1, 2, 3, 4. I łączę z 5. Robiąc dwa słupki łączone razem. Jeden. Dwa łączę razem. Jedno oczko łańcuszka i w tymże łuku jeszcze dwa słupki łączone razem. Następnie wykonuję 10 ściegów. Powtarzam jeszcze 9 razy. Wykonałam 10 ściegów. I w następnym robię 11 ścieg plus 40 oczek łańcuszka. I 40 oczek łańcuszka. Mam łańcuszek z 40 oczek. Mijam 4 ściegi. 1, 2, 3, 4.
piątym. Robię dwa słupki łączone razem. Jeden, dwa, łączę. Jedno oczko łańcuszka. I kolejne dwa słupki łączone razem. W następnych łukach robię 10 ściegów. Wykonałam 10 ściegów. Jestem na końcu okrążenia. Łączę w drugim słupku oczkiem ścisłym. I ostatnie okrążenie. Robię w łańcuszku 40 słupków. Nawijam nić, wbijam szydełko do pierwszego oczka. I robię słupek. W każdym oczku po jednym słupku. Wykonałam 40 słupków. Teraz mijam te słupki, mijam oczko łańcuszka i w następnym oczku robię oczko ścisłe. W następnych 10 łukach wykonam po 3 półsłupki. Jeden, dwa, trzy. I w następnym. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Powtarzam jeszcze 7 razy. Wykonałam w 10 łukach po 3 półsłupki, a teraz w następnym ściegu, w pierwszym oczku, zrobię oczko ścisłe. Dalej w łańcuszku, w każdym oczku, robię po jednym słupku. Nawijam nić, wbijam do pierwszego oczka i robię pierwszy słupek.
następnych oczkach po jednym słupku. Powtarzam. Mam 40 słupków. W następnym ściegu, w trzecim oczku, 1, 2, 3, robię oczko ścisłe. W następnych 10 ściegach, w każdym łuku, robię po 3 półsłupki. Jeden, dwa, trzy i w następnym jeden, dwa, trzy. Powtarzam. Wykonałam w 10 łukach po 3 półsłupki i kończę robótkę, robiąc oczko ścisłe w tym miejscu, w tym oczku. Odcinam nić. Robię jeszcze jedno oczko ścisłe. I nić mniejszym szydełkiem chowam w ściegach.